Cześć, witam Was w odcinku wakacyjnym, który nagrywamy w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że poczujecie ten fajny klimat, tę dobrą energię. Porozmawiamy o tym, co zabrać ze sobą na wakacje, jak spakować swoją walizkę i czego w niej nie może zabraknąć. Jeśli chodzi o moje pakowanie, to nie wiem, czy jestem najlepszym przykładem, bo zawsze mam ze sobą masę walizek i zawsze rzeczy biorę za dużo. Natomiast są takie must have'y, o których nigdy nie zapominam. I są to oczywiście tradycyjnie białe t-shirty, są to krótkie spodenki, ale oprócz tego, jeżeli chodzi o większość mojej walizki, to stawiam na sukienki. Dlaczego sukienki? Ponieważ dobrze złożone sukienki zajmują mniej miejsca w walizce niż dwie rzeczy typu spodenki i koszulka, których i tak potrzebuję, żeby stworzyć pełną stylizację. Co więcej, sukienki możecie wystylizować na bardzo różny sposób. To oznacza, że tą samą rzecz możecie użyć zarówno rano, jak i wieczorem, a za sprawą dodatków będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o spakowanie letniej walizki, no to przede wszystkim musi tam zagościć kolor biały. Bez niego się absolutnie nie ruszamy, więc biała letnia sukienka to jest must have. Powiedziałabym nawet, że więcej białych letnich sukienek, bo te się najszybciej brudzą. Ale też świetnie wyglądają, odbijają słońce i w bieli, szczególnie jako że ta skóra jest pięknie muśnięta słońcem, wygląda się naprawdę doskonale. Białej sukienki nie ubieramy, kiedy jesteśmy muśnięci słońcem na czerwono, ok? No i dobrze, zaczynamy od pierwszej sukienki. Zobaczcie, to jest bardzo prosta stylówka. To jest sukienka na ramionczkach z bardzo ciekawym plisowanym dołem. Słuchajcie, mam wrażenie, że plisy wracają i to jest super, ja plisy bardzo, bardzo lubię. Chociaż te plisy zazwyczaj bardziej kojarzą nam się z elegancką stylówką, ja Wam dzisiaj pokażę, jak ten plisowany dół wystylizować bardziej na sportowo. Bardzo ważnym elementem stylizacji są buty. No więc oczywiście zaczynamy od trampek. Białe trampki, które postawcie na takie, które są wygodne, to jest najważniejsze, i w których bez problemu będziecie mogli sobie pochodzić, pozwiedzać, no i nie będą na tym cierpiały Wasze stopy. Dlatego ja na przykład, jak właśnie jadę na wakacje i biorę białe buty, to nigdy nawet nie biorę takich trampek skórzanych, tylko staram się je brać właśnie materiałowe, jakieś takie lniane, żeby były jak najlżejsze, jak najbardziej przepuszczały powietrze, bo to jest dla dbałości o nasze stopy bardzo, bardzo ważne. No i teraz, co z tą sukienką zrobić, żeby wyglądać w niej cool na co dzień? Pełna stylizacja oczywiście jest od stóp do głów, więc teraz porozmawiajmy o głowie. Pamiętajmy, przed szczególnie dużym słońcem musimy się chronić, głowę w szczególności. Więc teraz czas na fajne, sportowe okrycie głowy. No właśnie, co by to wybrać? Kapelusz słomkowy? Nie do tej stylówki. Tym razem, żeby nadać takiego właśnie fajnego, młodzieżowego sznytu, dodam tutaj taki biały kapelusik typu bucket hat. Kiedyś Wam już pokazywałam taki czarny u siebie, ale to jest absolutnie kapelusik na topie i uważam, że jest cool i czad i w ogóle muszę go mieć. A nie, już go mam. To nawet jeszcze lepiej. I to jest właśnie przykład takiej prostej, sportowej, młodzieżowej stylizacji. Biała, klasyczna sukienka, trampki, kapelusik, no i wszystko jeszcze, żeby trochę było bardziej kobieco i w moim stylu przepasane paseczkiem. A przed słońcem należy chronić jeszcze oczy i dlatego już ostatnim elementem tej stylizacji są okulary. Może takie? Zobaczmy. Jak się czuję w tej stylizacji? Zdecydowanie lekko, młodzieżowo, zwiewnie, cool. Cool. Po prostu jestem tak cool jak never before. Tak jak mówiłam, białych sukienek nigdy za wiele, więc warto, żebyście do swojej walizki włożyły jedną opcję białą, bardziej elegancką, jak na przykład ta. Zobaczcie, znowu mam plisy, ale właśnie w tej nieco bardziej eleganckiej odsłonie. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju białe, ekri czy kremowe sukienki, to pamiętajcie, że to jest też dobra opcja na różnego rodzaju ważne uroczystości.
Wszystko zależy od tego, z czym taką sukienkę połączycie. Ja teraz, żeby pozostać w tym jednak letnim, wakacyjnym klimacie, założyłam płaskie buty, klapeczki, ale jak nałożycie do tej sukni szpilki, no to faktycznie będziecie mogły nawet jako mamy pójść na chrzest czy na komunię swojego dziecka, a właśnie w takich klapeczkach możecie sobie śmignąć na fajny, elegancki, wakacyjny obiad. Z czym tą suknię ja teraz połączę? Brakuje mi tutaj odrobiny biżuterii, mam wrażenie, że Wam też, prawda? I jeżeli chodzi o biżuterię, taką wakacyjną, o mam tu biżuterię, tak, butów już nie potrzebuję, klapek, nie, na razie lecę z biżuterią. Jeśli chodzi o wakacyjną biżuterię, to właśnie do białej sukienki lubię dobierać biżuterię z białymi akcentami, czyli mogą być to perełki bądź też muszelki. Ja teraz robię taką opcję bardziej elegancką, więc stawiam właśnie na perełki i lubię bardzo połączenie perełek ze złotem. Mam bransoletki, takie fajne, wygodne na gumce, to jest świetna opcja, tym bardziej, że taką biżuterię, jak się, nie wiem, skoczycie do wody, zamoczycie się, nic się z nią nie dzieje. Mam również kolczyki i wyjątkowo, bo ja zazwyczaj nie nakładam aż tylu rzeczy na siebie, ale mam wrażenie, że nie wiem, do tego klimatu, do tego słońca więcej rzeczy pasuje, więcej rzeczy przechodzi. Jeszcze mam taki naszyjnik, też właśnie z perełek, z złotym wisiorkiem na środeczku. O! I tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że taka biżuteria właśnie z białymi elementami bardzo rozświetla, jest taka słoneczna, dodaje blasku, fajnie skóra przy tym wygląda i świetnie to się komponuje właśnie z jasną kreacją. Ale żeby dopełnić moją stylizację, żeby to była taka stylówka już na wyjście, w ciągu dnia, ale wyjście, no to brakuje mi jeszcze torebeczki. A właśnie. Słuchajcie, na przykład takiej. Ja właśnie jak wyjeżdżam, zawsze biorę ze sobą małą torebeczkę jedną, oprócz takiej wiadomo wielkiej plażowej torby, oprócz koszyka, to jedna elegancka torebka zawsze jest w mojej walizce i to zazwyczaj jest torebka albo w kolorze czarnym, albo właśnie w takim bardzo jasnym, kremowym, bo to są takie torebki, które zawsze do każdej stylizacji będą pasowały. Więc pakując się na wakacje, warto stawiać na takie klasyki, z których będzie nam po prostu łatwo stworzyć pełną stylizację. Słuchajcie, w mojej walizce nigdy nie może zabraknąć czarnych rzeczy. Wiem, że to nie jest typowo letni kolor, okej, wiem, ale czuję się w nim tak komfortowo i uważam, że pasuje na tak wiele okazji, że nigdy z niego nie rezygnuję. Oczywiście, jeśli o Was chodzi, zostawiam to Wam, to jest kwestia Waszego wyboru, ale mam nadzieję, że to, że pokażę Wam, jak fajnie można czarne sukienki wystylizować na sposób totalnie letni, Was przekona. Jak doskonale widzicie, mam na sobie nie dość, że czarną sukienkę, to jeszcze maxi, czyli długą sukienkę, ale ma ona fajne rozcięcia z przodu, ma tutaj głęboki dekolt, dużo odkrytego ciała i też można ją wiązać na różne sposoby, więc to jest jej ogromny plus, właśnie zwłaszcza jeżeli chcemy ją zobaczyć w różnych odsłonach. I teraz tak, można by powiedzieć, że czarna długa sukienka to jest opcja elegancka, nawet wieczorowa. A ja Wam pokażę, co zrobić. Trzy szybkie kroki, żeby móc w niej pójść na plażę. Pierwszy krok już mam ze sobą, to są buty. Płaskie klapeczki, to jest podstawa, tak? W obcasikach na plażę, Drugi krok to odpowiednie nakrycie głowy. No i teraz czas na, moi drodzy, no klasyk, kapelusz słomkowy. To jest ten moment, kiedy on wjeżdża i tutaj nie ma innej opcji. I ja postawię sobie na taki kapelusz, który przy okazji ma element czarnego. Ta kokardka mnie nie przekonała. Dobra, kapelusz. I trzeci krok to okulary słoneczne. No i proszę. Pokażę Wam okulary jeszcze z takim fajnym mykiem, z takimi biżuteryjnymi detalami, które można doczepić albo od nich odczepić. Natomiast to wszystko powoduje, że ta czarna sukienka jest fajną bazą, takim trochę tłem do mojej dosyć, no powiedzcie, szalonej stylizacji.
to jest idealna stylizacja, żeby pójść do Super Beach Clubu, albo żeby pójść na normalną plażę i po prostu, no cóż, zrzucić z siebie tę suknię, bo pod nią można mieć bez problemu strój kąpielowy. Ale wiecie co? Ale jak nagle jest sytuacja, że właśnie ten dzień na plaży Wam się przeciągnął i to zwykłe plażowanie w tym beach clubie przemienia się w imprezę, no to Wy nie musicie zmieniać stylizacji w ogóle. A jak na przykład jest sytuacja, że po dniu na plaży Wasz narzeczony mąż chłopak mówi: chodź kotek, na jakąś fajną kolację romantyczną pójdziemy, albo chodź na dyskotekę. To jedyne co Wy robicie, to co? Zrzucacie kapelusz, zrzucacie te okulary słoneczne i ubieracie szpilki. I stylówka gotowa. Coś pięknego. Coś pięknego. Jeżeli chodzi o okulary słoneczne, to teraz bardzo mocno w modzie jest ozdabianie tych okularów na różne sposoby. Te akurat serduszka są w komplecie tych okularów, ale bardzo często używane są teraz też takie ładne, ozdobne, dekoracyjne łańcuszki, które kupujecie po prostu osobno. Albo tak naprawdę taki łańcuszek możecie również sobie zrobić i bez problemu doczepić do każdej pary okularów, którą tylko macie w domu. Fajne jest też to, że za pomocą tych dodatków możecie totalnie zmienić klimat swoich okularów. Możecie zrobić z nich taki model nieco bardziej sportowy albo właśnie przez takie złote, złoto-czarne, złoto-perłowe dodatki bardziej eleganckie. W zależności od tego, jakie będą Wam pasowały do wymyślonej przez Was stylu. Czarną, długą suknię obroniłam, to do tej krótszej na pewno też Was przekonam. Tym razem propozycja absolutnie sportowa na każdy moment tych wakacji, wygodna, z fajnej takiej elastycznej tkaniny. Bardzo często z tej tkaniny są robione takie koszulki typu bokserki, więc na pewno wiecie, że to jest taki fajny, rozciągliwy, bardzo przyjemny do ciała materiał. No i sukienka, tak, jest fajnej długości, jest elastyczna, więc ułoży się dobrze na każdej sylwetce i wydawać by się mogło, że ona jest taka totalnie tutaj sportowa i zakryta, ale nie. To jest sukienka z twistem. Ona z tyłu na pleckach ma konkretne wycięcie, no które latem, super, obyście tylko sobie tego krzyża na plecach nie opalili. Także nawiązywałam do tego, żebyście stosowali krem z filtrem, to jest bardzo ważne podczas wakacji. No i cóż, ja teraz połączyłam sobie tę sukienkę z moimi trampeczkami, więc jestem gotowa na wycieczkę. Natomiast jeżeli chcielibyście później tę stylizację przekuć w taką bardziej elegancką i bardziej wieczorową, to można to zrobić i zobaczcie, że można osiągnąć tym niesamowicie sexy efekt. Od czego zacząć? No przede wszystkim ja muszę zmienić buty, prawda? Zrzucamy trampy i na miejsce tych trampeczek muszą wjechać szpileczki. Jeśli chodzi o szpileczki, które ja teraz wybiorę, no nie, takie by były za eleganckie. Weźmy coś z pazurem. O, a może jest jeszcze jedna gdzieś taka szpileczka? Dziękuję, ha, ha, ha. Czyli po prostu klapki na obcasach. Jedne z najbardziej modnych teraz butów letnich. Czyli mam tak, szpilkę. Konkretną szpileczkę, widzicie? Cyk, 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 wysoki obcasik. Wysoki obcasik to jest podstawa sexy stylizacji. Czego mi teraz trzeba? Trzeba mi podkreślenia talii i zrobię to przy pomocy paseczka, ale właśnie ciemnego. No i tutaj już słuchajcie, jeńców nie biorę. Konkretny pas z konkretną klamrą. Mamy pas, tutaj zwisają nam pejczyki. To się wydnie. I żeby nadal pozostać w klimacie letnim, to dopasowałabym do tego fajne, mocne, czarne, geometryczne okulary. I to właśnie będzie ta propozycja. Ta propozycja to będzie. No i zobaczcie, jaki nam się stworzył look. Jest na wieczór, jest na randkę, jest na sexy spotkanie z nieznajomym. Jakby każdy jeździ na inne wakacje. Chodzi o to, że po prostu ten look myślę, że sprosta wszystkim oczekiwaniom.
Jeśli chodzi o właśnie taką sukienkę, to myślę, że znalezienie jej nie jest trudne. Natomiast ja podpowiem Wam, że wszystkie sukienki, które dzisiaj pokazuję, zamówiłam sobie online w sklepie Candy.tm. No i ten sklep, muszę Wam przyznać, że ma ogromny wybór, jeżeli chodzi o sukienki, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o długości. Są propozycje mini, są propozycje maxi. Myślę, że każda z Was znajdzie tam coś dla siebie. Wspomniałam Wam, że online możecie znaleźć sukienki w różnych kolorach, no więc teraz kolor, który ja sobie wybrałam, jest przepiękny, niebieski. No znacie mnie, wiecie, że ja lubię długie sukienki, nawet latem. Czuję się w nich bardzo komfortowo, one są zwiewne, delikatne i to jest totalnie, totalnie mój styl. Czasami jak zamawiam te suknie, to są na mnie za długie i muszę je sobie skracać. Skracam zazwyczaj właśnie do takiej długości płaskich butów, no bo jednak podczas wakacji nie biegam po ulicy w szpilkach. Natomiast ta sukienka akurat ma w ogóle doskonałą długość, więc nawet nie musiałam nic z nią robić, a jest idealnie, więc bardzo się cieszę. No ale jak mnie znacie, wiecie też, że lubię kolczyki i do tej sukienki mam już w głowie pewien pomysł. O właśnie, te. Słuchajcie, to są takie kolczyki, które kupiłam sobie kiedyś, będąc na wakacjach we Włoszech. Dokładniej w Wenecji, one są robione z tego weneckiego szkła. I dzięki temu, że są bardzo, bardzo kolorowe, pasują do tak naprawdę ogromnej ilości stylizacji. No i cóż mogę Wam powiedzieć? Oprócz tego, że ta sukienka akurat dla mnie jest idealnym wyborem wakacyjnym, to też jest taka propozycja, w której na przykład możecie pójść sobie na wesele jako gość. No więc wydaje mi się, że to jest taka propozycja dosyć elegancka, właśnie jak Wy połączycie te suknie z butem na wysokim obcasie, czy chociaż na słupeczku, to efekt końcowy będzie świetny. Jeśli chodzi o wykończenie tej stylizacji, to potrzebuję jeszcze czegoś, no ale chyba nie męskich klapek, dokładniej mojego męża. O właśnie, wybrałam sobie jeszcze teraz ten oto wachlarz. I to jest w ogóle absolutnie wybór sentymentalny, bo jesteśmy teraz w Hiszpanii, a to jest wachlarz, który kupiłam właśnie w Hiszpanii, jak byłam tu z moimi rodzicami jakieś 25 lat temu, więc taka nasza historia tutaj rodzinna. Ale do młodych par. O czym chciałam powiedzieć? O tym, że wachlarz to jest doskonały gadżet jako prezent dla gości, zwłaszcza jak Wasze śluby są latem i zapowiedziana jest bardzo wysoka temperatura. Możecie robić takie sobie na przykład wachlarze personalizowane. Są firmy, które się tym zajmują, specjalizują i naprawdę wychodzi to doskonale. Wybrać sobie kolor tego wachlarza, napis, no ogólnie wszystko, wszystko. A goście, jak jest taki skwar po prostu z nieba, mogą się powachlować i będą Wam za to na maksa wdzięczni. Bardziej wdzięczni niż za inne pierdółki, które dostają. Tak sobie pomyślałam dziś. O 12 w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o więcej moich letnich stylizacji, to oczywiście możecie mnie śledzić na Instagramie, tam na bieżąco wrzucam swoje stylówki. A ja z chęcią zobaczę Wasze stylizacje, więc wrzucajcie je do sieci, inspirujmy się, jesteśmy kobietami, wyglądajmy pięknie, czujmy się pięknie na co dzień, każdego dnia. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie, premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!